Cześć, witam serdecznie wszystkich. Z tej strony Rybka. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, ale to przeważnie dla młodych akwarystów, jak się łapie zbrojniki, które są dorosłe. Bo wiadomo, jak widzicie, jak macie zbrojniki w głównym akwarium i chcecie sobie złapać, to byście musieli całe akwarium rozkopać, żeby jednego zbrojnika złapać, bo takie są cwane te właśnie ryby. I za chwilę Wam pokażę, jak się łapie młode zbrojniki, no i oczywiście te dorosłe zbrojniki. No i tu właśnie chciałem na początku polecić jeden kanał. Kuba Smok Akwariowy poleci kanał jednej pani. Na razie nie będę mówił, co to za pani, ale Smok Akwariowy, przypuszczam, w poniedziałek panią poleci. Także no, on już sam powie, o co chodzi. Także już się nie będę wypowiadał. Także postanowiłem polecić jeden kanał. Więc polecam kanał Kulesiowy Aqua Świat. Link będzie pod moim filmikiem. Oglądałem tam chyba ze dwa filmiki. Bez przypadek mi ten kanał wskoczył. No i kolega zasługuje naprawdę, kochani, Wam powiem, na docenienie tego kanału, dlatego że potrafi naprawdę dużo powiedzieć, dużo się można dowiedzieć o chorobach, o filtrach. Z filtrami też przyznaję mu rację, czym nowszy filtr, tym gorszy. To jest moje zdanie. Także kolego, pozdrawiam Cię serdecznie i kochani moi subskrybenci, jeżeli możecie, wbijajcie na ten kanał, subskrybujcie, lajkujcie, bo naprawdę jest tego wart. Jest tego wart, mówię z całego serca i mówię naprawdę poważnie. To jest, jeszcze raz powtarzam, powtarzam, Kulesiowy Aqua Świat, link będzie pod moim filmikiem. A coś u mnie? U mnie nic takiego. Tyle tylko mogę powiedzieć, że jeżeli rybka się dobrze czuje, to każda rybka się rozmnoży w naszych akwariach. Czy to chodzi o mieczyki, czy to chodzi o guraminy, czy chodzi o paletki, czy o inne rybki trudniejsze w rozmnażaniu, czy o ryby pielęgnicowate, co chodzi o pielęgnice, kirysy i tak dalej, bym musiał wymieniać. A teraz Wam pokażę, jak należy, to jest mój sposób, jak ja będę łapał zbrojniki, bo też obiecałem kolegom akwarystom, jednemu koledze też obiecałem młodych zbrojników, Victorus 1, także kolego, nas na pewno ode mnie dostaniesz. No i zrobimy klatkę stop i za chwilę Wam pokażę. I właśnie Wam chciałem pokazać. Robimy coś takiego. Bierzemy zwykłą butelkę. Ja tu naciągłem kawałek rajstopy. Już Wam mówię, o co chodzi. Ucinamy tutaj spód. Spód ucinamy. I wkładamy ogórka. Ale nie wkładamy ogórka. Ja taki kawałek ogórka wziąłem. Nowego już nie będę kroił.
nie wkładamy ogórka w ten sposób na długość, tylko wkładamy, tniemy na pół, przecinamy na pół, przecinamy sobie tutaj na pół i wkładamy ogórka nie tak, nie po długości, tylko w poprzek, do końca butelki. Wkładamy do końca butelki, później naciągamy pończochę, słuchajcie, tą pończochę naciągamy, z tym ogórkiem oczywiście, jak już jest, i tutaj pod spód wkładamy kamyki, tutaj, żeby ta butelka nam ładnie poszła na dno i po prostu czekamy, aż zbrojniki tutaj wpłyną. Jeżeli już włożymy butelkę, widzimy, że tam są te największe sztuki zbrojników, a chcemy komuś właśnie wysłać, tak jak ja mam zamiar wysłać weloniaste, to wyciągamy, jak już są w środku, tylko robimy tak, tak, wyciągamy z wody, z wodą przekładamy do woreczków z naszego akwarium i już idą do kuriera, jak to się mówi, i wysyłamy. Taka to właśnie moja metoda, każdy z Was po prostu ma swoją, jak to się mówi, każdy ma swój pomysł. I tak należy właśnie robić. To jest moje po prostu rozwiązanie. Bo jak sami wiecie, nie da rady złapać na siatkę zbrojnika. Tam jednego można złapać, ale jak one już się kapną, że my ich łapiemy, to byśmy musieli całe akwarium po prostu sobie przekopać i wtedy byśmy musieli znowu kopać i robić na nowo aranżację. No i właśnie chciałem Wam pokazać moją metodę łapania właśnie zbrojników. Tu Wam jeszcze pokażę boccie. To już na statywie tam siedzi, jak zobaczcie, wielkie są, rosną. Patrzcie, jak mi lotosik pięknie urósł. Super. Super lotos urósł. Także naprawdę warunki w tym akwarium są dobre. Zbrojniki się rozmnażają. Chociaż im te groty pozabierałem, bo już tych zbrojników naprawdę dość. No i dobrze, że mam w tej 120 dużo, słuchajcie, roślin. Specjalnie nawaliłem tam roślin, bo rośliny biorą wszystkie te toksyny, pobierają, każdy z Was wie. No i oczywiście trzeba robić częste podmianki wody przy takiej ilości młodych zbrojników. Także robię, ale tu teraz oczywiście część powysyłam, część po prostu posprzedaję. No i będziemy się dalej bawić właśnie w rozmnażanie zbrojników. No i w rozmnażanie mieczy, kto się cały czas koci, to tam odłowić tylko i tego. Jest wszystko ok. Dobra, a teraz chciałem właśnie parę słów powiedzieć do naszego kolegi Adriana. Także Kuba, po prostu pozdrawiam cię serdecznie. Mówię do smoka akwariowego. No i Adrian właśnie ma straszne parcie na gumowce. To doślemy mu gumowce, tylko Adrian, musisz nam naprawdę wysłać adres, bo masz pretensje na live'ach, że nie wyślemy. No dlatego nie wyślemy, bo nie mamy twojego adresu. Także jeżeli wyślesz adres, dostaniesz gumowce, masz parcie, także byś musiał iść naprawdę do lekarza, bo naprawdę coś jest nie tak.
i na 100% ci po prostu wyślemy. Także po prostu nie będę się zniżał do twojego poziomu. Subskrypcje, co chodzi o to, w życiu nie kupiłem. Jeżeli mi dali, to moi subskrybenci. Za to wam naprawdę serdecznie dziękuję. Serdecznie was pozdrawiam z całego serca. No i będę dalej nagrywał filmiki. Żadnymi przekleństwami, wyzwiskami. Nikt mnie nie złamie. Także szkoda ich języka. Szkoda tego szczępienia. Tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że naprawdę wstyd, jeszcze raz wstyd, bo dzieci oglądają. Tyle, co mogę powiedzieć. A was wszyscy akwaryści, pozdrawiam serdecznie. Życzę miłej niedzieli. Ja niestety muszę się brać za robotę, bo jeszcze mnie czeka do wieczora bynajmniej. I jeszcze raz powtarzam, ten kanał Kulesiowy. Aqua Świat. Jeszcze raz, Kulesiowy Aqua Świat. Naprawdę polecam z całego serca ten kanał. Warto chłopaka posłuchać, bo naprawdę wiedzę ma. Oczywiście każdy z nas ma wiedzę, ale nie każdy ma tyle wiedzy, co niektórzy. Taka jest prawda. Ja tu nie jestem jakimś naukowcem. Tyle, co wiem, to wiem. Wiem ze starej akwarystyki. No i cóż, tyle by było. Wy się bawcie dobrze. Spędzajcie czas niedzielny. A ja biorę się dalej do pracy. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich. Bez wyjątku. Do następnego filmiku. Cześć z tej strony Rybka. Naprawdę, wchodźcie na ten kanał, kochani. Życzę dużo zdrówka.